Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj, tak jak wspominałem, jesteśmy na naszym zabójcy, ponieważ wymieniliśmy bronię w ostatni weekend epicki, też dzięki temu zdobyliśmy mocniejsze runki, bo jak widzicie mamy już w tym momencie 36% w jednej broni, 38% w drugiej, a na początku, chyba w tamtym odcinku, mieliśmy 31% i 34%, więc te parę procent poszło do góry. Co za tym idzie, razem z tą wymianą broni, gdzie tam widzieliście, że już mi dawały po 60 średnich, mamy o wiele lepsze szanse na lożki na tym zabójcy, więc jeszcze dzisiaj delikatnie poklikamy, coś tutaj popróbujemy tak naprawdę zdziałać, no i później już standardowo będziemy czekać na runki maksymalne. Dlaczego? Ano dlatego, że w sobotę rano, o ile się nie mylę, przepraszam, w niedzielę rano, już zdobyłem E70. Jak wiemy, od E70 zaczyna się ten kosmiczny buścik, no i w tym momencie, jak widzicie, mamy już E84 po dzisiejszym skipie, także no bardzo ładnie to idzie. Z tego co wiem, weekend epicki jest w przyszłym tygodniu, teraz będzie EXP i Klepsydry, a za tydzień, jak tam patrzyłem na ten kalendarz, o którym pewnie wiecie, jak oglądaliście odcinek, no to będzie właśnie weekend epicki i myślę, że wtedy już na spokojnie sobie poszukamy tych runek maksymalnych. Do tej pory myślę, że będę nawet do niedzieli, może następnego tygodnia, będę tutaj jeszcze te skipy kupował, żeby jak najwięcej po prostu wycisnąć. No i tak to się generalnie prezentuje. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu kciuka w górę, teraz zjeżdżajcie w dół, zostawiajcie. Pod wczorajszym odcinkiem znowu bardzo fajna ilość, więc kontynuujcie to, jak będzie te 200 kciuków pod tym filmem, będę również bardzo zadowolony. Pamiętajcie o tym, oczywiście subskrybujcie z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda, na widzów, na Twitcha. I możecie zostawić komentarz, czy gracie w ogóle na S40, jak wam tu idzie i tak dalej, chętnie to sobie poczytam. No i okej, myślę, że powolutku możemy zaczynać, tu mi się wszystko ładnie nagrywa. I teraz tak, co tu się zadziało? Był event twierdzy, to już pewnie wiecie, na evencie twierdzy już w piątek mieliśmy twierdzę 20 i jak widzicie zrobiliśmy sobie salkę 19. Brakuje jeszcze troszeczkę kamienia, może dzisiaj na koniec odcinka sprawdzę tutaj, zakręcę kołem, zagram w kości, zobaczymy ile nam jeszcze będzie tego kamienia brakowało do tej 20 salki. W każdym razie no drewno już mamy od dłuższego czasu komplet, że tak powiem, no a jeszcze nam brakuje 32 miliony, licząc tak na szybko właśnie tego kamienia. W ogóle wczoraj jakie obliczenia zrobiłem na odcinku, dopiero potem, coś tam chyba 10 razy 180 to mi wyszło jakieś 1100, więc no to moje liczenie generalnie nie jest zbyt dobre, a jeszcze jak dojdzie na odcinku, gdzie ja to chcę na szybko, wiem, że to ludzie będą oglądać, to jest jeszcze gorzej, więc może ja po prostu za liczenie się nie będę brał. W każdym razie no tak, dopiero jak oglądałem ten odcinek już po nagraniu, to mówię, co ja w ogóle tam powiedziałem takiego, ale w sumie nikt na to nie zwrócił uwagi na szczęście. No ale tak jak mówię, tutaj troszeczkę tego kamienia nam brakuje. Co więcej, trener stanął na 15 wczoraj, więc to też może pomoże, jeżeli chodzi o lochy. No i teraz lecimy na przygodomacie do 15. To też myślę, że kwestia dość krótkiego czasu i również ten przygodomat będzie i dopiero ten traktor sobie zaczniemy cisnąć. Jak widzicie, cały czas jest tutaj max tych duży, więc to jak najbardziej git. No i okej, i chyba tyle z takich ciekawszych rzeczy. O runkach wam powiedziałem, o twierdzy wam powiedziałem. Tak to generalnie za wiele się tutaj nie zadziało. Czyli chyba możemy zaczynać. Okej, tak więc tak, na początek oczywiście zrobimy skanika. Tu myślę, czy coś wam jeszcze pokazać. Tu mogę tą podkę na zręczność kupić, niech będzie. Jeżeli chodzi o czary, to chyba wszystko mamy tak, jak mieć powinniśmy, więc chyba jest jak najbardziej okej. Tu jeżeli chodzi o runki, to raczej nie mam jakichś mocnych. O, tu mam 34%, to może na przykład takiej Kunegundzie zamienimy. Zawsze to tam ewentualnie coś pomoże. No i dobra, i na razie tyle. Więc teraz sobie wchodzimy w kalkulator. Ja tu już mam przygotowany. Oj, nie chciałem OBS-a, chciałem kalkulatorek sobie tutaj zrobić. Klikamy tutaj, logujemy się, jeżeli chodzi o to nasze S40, teraz mnie pewnie wyloguje, no i zobaczy, jakie mam procenty. Patrzyłem już po wymianie broni i już było ok, a teraz jeszcze doszło, tak jak mówię, trener 15, jeszcze doszedł portal gildyjny, portal chyba prywatny, jak się nie mylę, więc generalnie troszkę się tutaj zadziało. No i dobra, sprawdzamy. Oj, bardzo powiem wam, że przyjemne rzeczy, dlatego że tak, na hemoridor 2,40%, więc bardzo dużo, na 13 piętro 0,60, więc niedużo, ale no spróbujemy. No i na nordyckich bogów mamy 0,46. No to okej, nie takie duże te procenty, ale jeszcze myślę, że jakiś level uda nam się dzięki temu wycisnąć. Może jeszcze spróbuję portal do piekieł. Tutaj jak mówię, mam raczej wszystko zrobione, więc okej. Lecimy sobie cyk, no tak jak myślałem. Za bardzo nam się tu nie udało.
No ale okej, lecimy z hemoridorem, no i zobaczcie, 2,42% i po jednym grzybku nam padł, także no to akurat było dość proste, od razu dostaliśmy jakiś epic, który jak sami widzicie zaledwie 3,5 miliona golda, więc on będzie, w sumie to tak, wrzucę go do kibla, to zrobimy tak, tu mamy coś na siłę, plus 48, sporo, nie musimy zamieniać runki, więc dobra, niech będzie to w taki sposób i git, i już mamy dzisiaj kibelek z głowy. Zobaczmy dalej, mamy nieumarłą armię, czy tą nieumarłą armię klikniemy, możemy spróbować, to jest wojownik i dokładnie, udało się bez większych problemów również, zobaczmy jak to tu z tymi lochami, tutaj cyk i tutaj cyk, to powinno nam pójść i to sobie, tu jakiś portal wam zapisałem, nie, to był tak, no to już nie było odcinka wtedy, ale nie będę wam tego pokazywał, to poodznaczam, żeby po prostu zostały nam tylko lożki dzisiejsze. No i okej, co mamy teraz, mamy szelantulę, no zwiadowca, o zobaczcie, prawie 2 miliony, niecałe zostało, więc chyba tą szelantulę również jesteśmy w stanie kliknąć, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobiliśmy 366 level, więc bardzo fajnie. No tak jak mówię, ostatni odcinek już dzisiaj zdecydowanie. Wiem, że to już mówiłem na ostatnim odcinku z tego... no i padło, z tego właśnie zabójcy, natomiast dzisiaj już zdecydowanie ostatni odcinek, no bo już szkoda w ogóle tutaj te lochy klikać na tak małych procentach, o kurde, patrzcie, władca dziewiątek kolejny, no to jest to, tak działa ten hemoridor, że jak raz tutaj zrobimy jakiś loch taki trudniejszy, no to potem już reszta idzie bardzo, bardzo z górki, zresztą bardzo często tak jest, jeżeli chodzi o lochy shakesowe, no ale zobaczcie, pierwsza próba tam chyba niecałe 2 miliony, teraz nie tak trudno, to, nie tak łatwo, to jest paladyn, dokładnie, bo pierwszy cios bardzo mocny, to jest taki ala fireball niby, no ale okej, może go troszkę poklikamy, powiedzmy, że tak niedużo, na razie niedużo, z 60 grzybków, może 70, jeżeli się nie uda, to trudno, to jeszcze może do niego ewentualnie wrócimy, jeżeli kalkulator nam pokaże jakieś fajniejsze procenty, ale to już na koniec, na razie będę bił to, na co faktycznie te procenty jakieś tam sensowne, powiedzmy, mam, no ale może on padnie, nie? Po raz kolejny, to co było na poniedziałkowym odcinku z wojownika, mamy też tu pierwsza próba w nowym lochu z nowym przeciwnikiem, bardzo obiecująca. No a teraz jak widzicie, no chociaż tam jest jakieś 15 minut tego, no to jest magia uników, nie? Tutaj te uniki muszą siąść jakieś takie, można powiedzieć, bardziej soczyste, no i wtedy ten hemoridor by padł. Ale dobra, na razie go odpuścimy. No i mamy 13 piętro. 13 piętro hakera Jana. 0,60%. Powinno siąść, szczerze mówiąc, również jakoś w miarę, dlatego że on nie ma za dużo HP. My tego trenera dobiliśmy na 15 poziom, więc to no, zdecydowanie pomaga, jak już siądą te ciosy krytyczne. Więc ten haker Jan też w teorii powinien upaść, tylko że no to kwestia, tak jak mówię po raz kolejny, wielu, ale to naprawdę wielu uników. Sprawdzam jeszcze, czy mi się wszystko nagrywa, bo szkoda by było takiego fajnego progresu nie uwiecznić, powiedzmy. No ale okej, zobaczymy, jak to pójdzie nam dalej. No fajnie to idzie, nie? Generalnie fajnie, co prawda no nie spodziewałem się, że tego hemoridoru tyle zrobimy, bo to na niego miałem tak naprawdę największe procenty, ale nie wiedziałem jak z tymi kolejnymi pójdzie, a tutaj dosłownie kilka grzybków, no i zobaczcie sami, że bardzo nam to przyjemnie popadało. Dobra, no klikamy teraz tego hakera, no i na koniec mamy tych nordyckich bogów, potem mamy Atenę, na którą mamy 0,34%, więc raczej się wstrzymam z nią, raczej nie będziemy jej bić, dlatego że ani ona nie da za dużo expa, ani też nie ma co grzybów wydać na takie niskie procenty jakiejś dużej ilości, no ale tego hakera Jana dobrze by było zrobić i dokładnie, udało się i zobaczcie, mamy kapelusz z Tornada 500+, właśnie, pojawiło się już na tym serwerze dużo epików z tego Tornada 500+, między innymi coś takiego, tu zaraz się z gildią podzielę, bo pytali, czy coś mam, ja kupowałem epiki do kibla, szukałem broni i niestety żadnego, nawet jednego epika właśnie z Tornada 500+ nie zdobyłem, natomiast tutaj na przykład Rafik ma cały ekwipunek, kto tutaj jeszcze, Ariadrin bodajże coś tam miał, coś mi dawał z tego co pamiętam, Marcinek chyba miał broń, tutaj Miśmaliś miał bodajże chyba pasek i rękawica albo coś takiego, już nie pamiętam, teraz widzę, że zmienił, w każdym razie no coś tutaj nowego się pojawiało, więc no warto jest to brać, kapelutka jeszcze nie miałem niestety, no ale teraz już go mam, za 10 baniek, więc on będzie do wiedźmy, ale zanim go do tej wiedźmy oddam, no to z przyjemnością oddam tutaj kolegom z gildii oczywiście i nie tylko, bo tam pewnie ktoś sobie jeszcze skorzysta. Dobra, tutaj mamy klatę za 4,4 miliona, w sumie to ją zostawię, niech będzie. No i kurczę, słaba opcja, jeżeli chodzi, a zobaczmy jak to wygląda na stojaku. Na stojaku mam ulepszoną jakość przedmiotu.
i premia do PD. No ja tu chciałem jeszcze trochę Tornado poklikać, powiem wam szczerze, ale wygląda na to, że mi bardzo mało miejsca zostanie, więc chyba niestety będzie lipa z tym tornadkiem. No ale okej, lecimy dalej. Tego pokonaliśmy. Teraz mamy czterorękiego Petera. Co taka słaba próba, matko. Aż zdziwiłem się, myślałem, że go uderzyłem w jakimś jaku tam na awkę czy coś. Patrzcie, tu każda próba jest taka, że my mu prawie nic nie robimy. Jak te walki wyglądają? A, on nas ma tu praktycznie na hita, no to dobra. No to nie, raczej z nim nie uda się niestety nic zrobić. No ale zobaczmy dalej. Teraz mamy, tak jak mówiłem, nordyckich bogów na tego węża Midgardu 0,46%. To jest zwiadowca chyba zwykły. No, ile się nie mylę, nie tam żaden zabójca, nic dokładnie. No, z tego co widzimy, bije nas pojedynczo, więc raczej zwykły zwiadowca. Więc również, no, kwestia uników i może byłaby szansa, żeby go faktycznie ubić. Tak jak mówię, no, miałem iść jeszcze dobijać ten level ewentualnie z tornadem. No, ale jeżeli mamy tak mało miejsca w ekwipunku, to chyba po prostu się wstrzymam z tym tornadem do kolejnego eventu Wiedźmy, prawdopodobnie. I po prostu sobie to olejemy, dlatego że. No szkoda by golda tracić, zwłaszcza jak teraz te eventy Wiedźmy mają być właśnie, tak jak wam mówiłem, praktycznie co miesiąc. Dobra, no tego węża, ten wąż, 420 level, czy on nam da? No nie da nam, troszkę będzie brakować tego expa do kolejnego levela, ale to już będą jakieś grosiki, więc tam ewentualnie jedno, dwa tornadka sobie zrobimy na spokojnie, nie ma co się za bardzo przejmować tym. No ale tak jak mówię, to jest ostatni przeciwnik, jeżeli chodzi o te nasze lochy na zabójcy, na który mamy jeszcze względne, no 0,46%. To nie jest wcale jakoś dużo, tu musicie wziąć poprawkę, no ale też nie jest jakoś mało, więc powiedzmy tak jak mówię, jakieś względne procenty na niego i ewentualnie może jeszcze go tutaj pokonamy, bo z resztą przeciwników będzie na pewno ciężko, chociaż po tym wężu jest chyba 9 i 10, to są chyba berki, nie jestem pewien, jeżeli chodzi o tych nordyckich bogów. I tak jak 10 może jeszcze nie paść, może być z nim problem, tak ten 9 możliwe, że padnie. Berek to nie jest jakiś trudny przeciwnik w lochach przeważnie, zwłaszcza tutaj jak jesteśmy no klasą na uniki, to tak naprawdę powinno to w teorii pójść łatwo. No ale dobra, zanim przejdziemy do tego berka, to musimy tego węża Midgardu pokonać. 15 tysięcy subów wpadło, to wam zapomniałem powiedzieć. Miałem powiedzieć na początku i chyba nie powiedziałem w końcu. Tak mi się wydaje, już nie wiem, bo dzisiaj jestem strasznie niewyspany, także dzisiaj mogę tam gadać głupoty. W każdym razie 15 tysięcy subów tej nocy wpadło. Już by brakowało bardzo malutko, chyba 3, 2 dni temu. Nagle wstaję wstaję rano, patrzę na suby, a tam tak jakby YouTube usunął 20 subów. Tak jakby mi 20 osób dało suba jednej nocy, ale to działa tak, że YouTube bardzo możliwe, że jakieś nieaktywne konta usuwa albo coś takiego, bo często właśnie tak jest. Dobra, padło, ile mamy? O kurde, mamy 40% broń, zobaczcie. I od razu możemy ją oddać do kociołka. Ona jest fajną ilość golda warta, ale najpierw sobie wymienimy. Tutaj zdecydowanie to 36%, niech będzie na to 40%, może jeszcze na jakiś loszek nam pomoże. W teorii powinien tutaj na prawo wziąć mocniejszą runę, ale teraz to i tak jest tylko przejściowe. Dobra, to oddajemy od razu cyk. Więc tam YouTube te subiki tak jakby pousuwał, przynajmniej tak mi się wydaje. No a wczoraj mi brakowało chyba 4 znowu, no a dzisiaj wstaję i mam już tam 15 tysięcy 13, chyba coś takiego. Więc pięknie, oczywiście dziękuję, bardzo fajna liczba. Nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, tu może jeszcze wbijemy, zobaczymy jak to pójdzie. Nie spodziewałem się, w sensie spodziewałem się, że to prędzej czy później wpadnie, no ale dość szybko jak widzicie. No i dzięki temu właśnie te 15 tysięcy wbiliśmy. Bardzo, tak jak mówię, ładna liczba, okrągła, ja lubię takie. No i chyba kolejna taka ładna liczba to będzie, nie wiem, jakieś. No, chyba teraz dopiero 20 tysięcy, czyli pewnie za jakieś 3 lata, bo już te subiki bardzo, ale to bardzo wolno idą. No i nie przygotowałem się, nie zrobiłem żadnego specjala na taką okrągłą liczbę ani nic, ale może coś tam na dniach spróbuję ogarnąć, może jakieś kody, może coś zobaczymy. W każdym razie kodziki i tak wam się staram, co jest jakaś możliwość ogarnięcia, to ogarnić, żeby tam moi widzowie wiedzieli. No ale mówię, jakieś takie specjalne z tej okazji, może uda się coś zrobić, zobaczymy. To jeszcze nie jest nic pewnego. No ale no zobaczymy, po prostu zobaczymy. Fajna liczba, więc dobrze było coś ogarnąć, ale to wszystko na dniach. Śledźcie kanał, wiadomo, jak coś będzie, to oczywiście dam wam znać. Dobra, zobaczcie, Fenrir, tak jak mówiłem, padł nam bardzo szybko. No już mamy 367 level. Już byliśmy 2 levele, więc bardzo fajnie. Tu niedługo mamy też dokładnie 3 książeczki, to też warto przed nimi wbić jak najwyższy poziom. No i mamy nowy poziom w ogóle tu za 3 dni, więc to też warto jak najwięcej docisnąć. Bardzo szybko te lożki padły i okej, myślę,
że to jest odpowiedni moment, żeby zrobić sobie kolejnego skana, żeby tutaj sprawdzić, czy może jeszcze na coś mamy fajne procenty, bo no może jeszcze ten Hemoridor, może ten 10 w tych nordyckich bogach, no fajnie by było, jakby to padło. Dobra, wybieramy sobie naszego Assassina. Klikamy sobie all. No i co? Hemoridor 0,68%. No i później mamy na tą Atenę, o której już mówiłem, 0,26%. Natomiast jeżeli chodzi o tego w nordyckich bogach Heimdala, on się oczywiście po angielsku tak nazywa, jeżeli chodzi o Surtr, nie, to jest to samo? Nie, przepraszam. Surtr, Heimdall to jest co innego. Surtr to jest not possible w tym momencie. Więc no jak widzicie, z nim akurat jest już tutaj dość duży problem, żeby go ubić. Tak więc no tak to generalnie wygląda, ale ten Hemoridor, tak jak mówię, 0,68%, prawie 0,70%, to jest więcej niż mieliśmy na przykład na tego węża Midgardu, na przykład tam na tego hakera Jana, więc ten Hemoridor jeszcze wydaje mi się, że jest do zrobienia, zwłaszcza że wbiliśmy sobie jeszcze tam runkę do przodu, nie? 4% mamy więcej w tej broni po lewej stronie, także to na pewno da nam jakiegoś boosta, więc dziękuję, po prostu dziękuję za te 15 subików, póki co tylko tyle wam mogę powiedzieć. Bardzo się cieszę, bo tak jak mówię, bardzo ładnie ta liczba wygląda. 13 tysięcy było ładne, 14 było ładne i tak dalej, a jednak te okrągłe takie 10, 15, 20 i tak dalej wyglądają jeszcze lepiej. No i fajnie, nie? Fajnie, co prawda teraz już, tak jak wam wspominam, bardzo powoli te suby idą, bardzo wolno się ten kanał rozwija. Już wydaje mi się, że ciężko teraz na takim kontencie shakesowym jakieś tam ogromne ilości subskrypcji zdobyć w krótkim czasie, no ale mimo to wszystko cały czas powolutku do przodu idzie, codziennie jakieś nowe subiki, co za tym idzie, nowi widzowie wpadają, więc ja osobiście jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony, nie, że kanał się po prostu w swoim tempie rozwija, to akurat jak najbardziej na plus. Dobra, no dawaj, władca dziewiątek, liczyłem, że tutaj padniesz jakoś szybciej, no a zobaczcie, że troszkę się z nim męczymy. No paladyn, kurde, paladyn, który no jest mocno, ale jednak jak go dostaliśmy, no to pierwsze próby były naprawdę bardzo obiecujące, można by rzec, no a teraz niestety jakieś tu problemy on odstawia, z tym, że no to wiadomo, no też musimy oszukać koniecznie unikami, bo bez tych uników ani róż. Dobra, tu mamy jeszcze, sprawdzę, no wszystko mamy zaczarowane, tu nie ma w ogóle co, że tak powiem, mówić. Ta broń jest lepsza, więc po prawej stronie, no powiedzmy, że jest w miarę okej. No i właśnie, dokładnie, to o czym mówiłem, jest w miarę okej, no i nam władca dziewiątek również padł, super. Dobra, teraz mamy kogo? Teraz mamy paszczę Taurona, z którą chyba będzie problem, jeszcze ją sobie tutaj przeanalizuję na spokojnie, zobaczymy, to jest, poczekajcie, Hemoridor, musimy go znaleźć na liście i to jest 19, tak? Tak, zobaczmy, cyk, simulate, no not possible, w tym momencie jest to not possible, więc tej paszczy Taurona już niestety nie zrobimy. Zobaczmy, na co tu jeszcze były jakieś procenty, ten Hemoridor, no nie, no tutaj już generalnie procenty są bardzo mizerne, a jak są jakieś większe, to na takie lochy, które nam dadzą bardzo małe ilości expa, na przykład Atena, która nawet nie da 300 milionów, więc generalnie to, co mieliśmy zrobić, to już zrobiliśmy. Tu mamy coś za milion. Możemy to rozmontować, bo i tak nie jest za drogie. No i dobra, i powiem wam tak, no brakuje nam pół levela do kolejnego i pytanie, czy my chcemy to spróbować dobić tornadem. Może być ciężko, troszkę tu poklikam, zobaczymy, jak tu będzie to wyglądać generalnie. Szkoda na pewno golda, no ale ten jeszcze jeden level do przodu fajnie by było wbić. Zobaczmy, pamiętamy, że ostatnio się zatrzymaliśmy na tym wojowniku, na ostatnim odcinku, kto oglądał właśnie z zabójcy. Ostatnio tutaj był problem z tą panią Oziminą, ona nam postawiła bardzo tutaj wysoko poprzeczkę, dlatego że no tam było kilku wojowników z rzędu, nie, jednego ledwo przeklikaliśmy, patrzymy kolejny, no to zrezygnowałem, bo nie miało to sensu. No a teraz mimo zmiany broni i tak dalej, zobaczcie, że i tak ona nie pada jakoś bardzo szybko, szkoda, no ale chwilę ją tu poklikamy, zobaczymy, powiedzmy, że ze 100 grzybków takie rozeznawcze, jak było kilku wojowników z rzędu, to może później się odblokuje kurek dokładnie i może będą jakieś, o, tu kolejny wojownik, no to nie, to jednak nie jest takie łatwe, tak jak myślałem. No ale okej, zobaczymy jeszcze. Nawet nie dobijać tego levela, tylko zrobić tak, żeby... Dobra, tu... Boże, ile tu jest wojowników z rzędu? Już chyba 6 albo 7 łącznie. Żeby na przykład, nie wiem, jutro albo... No najlepiej jutro wbić zawki kolejny level, to wtedy wiadomo, że pomoże tam w tym kalendarzu, nie? To więcej expa dostaniemy, więc warto byłoby to zrobić. No ale jak my tu mamy wojownika za wojownikiem,
To wcale to nie jest niestety takie proste. Plus jest taki, że póki co nam żadne itemki nie lecą, więc golda praktycznie nic nie tracimy, bo oczywiście tego, tak jak mówiłem wcześniej, robić bym nie chciał. Mamy broń. Broń jest akurat git, bo broń możemy od razu oddać. Tu sobie wrzucimy troszkę statystyk, bo mamy. No i teraz co? Teraz jest mag, okej. No to ten mag powinien w miarę szybko nam paść. Okej, to padło. Teraz jest kolejny mag, dobra, git. No i teraz mamy znowu wojownika. No kurczę, słabiutko. Jeszcze dzisiaj mam do zrobienia awkę, jeszcze jutro. No nie brakuje tu jakoś bardzo dużo expa do tego levela. No ale już powiedzmy, że dopchałbym to EQ po prostu, nie? Dopchałbym to EQ tym tornadem, żeby już to mieć z głowy. Mamy jakieś rękawiczki, ale one kosztują 5 baniek. No to już jest dużo. Tu mamy za 4 klatę. Dobra, no próbujemy dalej. Okej, mamy jakieś buty. Buty za 9 już, o kurde, dobra, to sprzedamy to. Zrobimy na razie tak, bo tamte były za 4, to wcale nie tak dużo. Tu nic nie mamy na szczęście. Tu mamy broń znowu, to akurat git, no ale droga. Bardzo droga, kurde, no już tak powiedzmy, że stąpam po cienkim lodzie, można by powiedzieć, jeżeli chodzi o to klikanie tego tornada, bo tutaj każdy kolejny itemek to już są no duże ilości, nie? Bardzo duże ilości, jeżeli chodzi o golda. No ale okej, może się trafić coś tańszego, albo coś no jeszcze popróbujemy. No teraz już na pewno wbijemy przez te dwa dni level, ale zobaczymy. No tu już mamy za 8. No to dobra, to chyba wszystko, jeżeli chodzi o klikanko, nie? Może już nawet dzisiaj w sumie zawki wbijemy ten level, tak szczerze, a jak nie, to na pewno jutro, więc w zasadzie to, co miałem zrobić, to zrobiłem. Tylko teraz problem jest taki, że mamy tutaj drogi itemek, to jest bez runki. To wiecie co, to może po prostu zrobimy tak. Chociaż nie, no bo ja to będę oddawał, kurczę, do wiedźmy, to może być problem. Czy mamy coś, co... Tu są epiki jakieś zapasowe, tu mamy pasek, o, na przykład ten pasek możemy wrzucić tymczasowo, to możemy sprzedać, więc to jest git. Teraz mamy tu premię do PD, to nie, tu mamy punkty życia, ulepszona jakość przedmiotu, to nie, tu mamy szanse na legendarny, tu mamy łączne, dobra, to tyle, to już nie będę tu kombinował, to sobie zamieniliśmy, bo i tak runka była ta sama, więc wyjdzie, można powiedzieć, ostatecznie git. No a tutaj już to będzie jako taki zapasowy epik, nie, bo troszkę i tak ich mamy na zapas, no a tak jak mówię, niedługo tych maksów będziemy szukać. Dobra, to w zasadzie tyle. W zasadzie jestem zadowolony. Może już nawet dzisiaj z tej jawki wbiję level golda. Też jakoś bardzo dużo nie straciliśmy, jeżeli chodzi o itemki z tornada, więc koniec końców myślę, że mogę wam zdradzić, że niecałe 1000 grzybów, bo miałem chyba 1390, zostało mi 410. Zobaczcie, że zrobiliśmy bardzo, bardzo duży progres jak na ten etap. To wszystko. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Krótszy odcinek, ale wyszedł git. Tak jak mówię, zostawiajcie kciuki w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, wbijacie na Discord dla widzów, na Twitcha, będzie mi bardzo, ale to bardzo miło. No i piszcie komentarze, również sobie chętnie poczytam, co tam macie ciekawego do powiedzenia. I to wszystko, także dziękuję jeszcze raz za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!